dobry Państwu. Dzisiaj, 13 maja, przypada 162. rocznica urodzin Teodora Axentowicza. Axentowicz urodził się w 1859 roku w węgierskim Braszów. Ojciec Deodat był austriackim urzędnikiem sądowym, a mama Agnieszka pochodziła z węgierskiej rodziny Plucharszów. Rodzina w XVII wieku otrzymała szlachectwo i herb gryf. W latach 1878-1882 Axentowicz kształcił się w Monachium, a także studiował w Paryżu. W czasie pobytu w Anglii poznał Izę z Giełgudów, z którą w 1893 roku wziął ślub. Mieli 8 dzieci. Axentowicz w 1894 roku współpracował z Wojciechem Kosakiem i Janem Styką przy realizacji panoramy racławickiej, by rok później przyjechać do Krakowa, gdzie objął stanowisko profesora w Szkole Sztuk Pięknych, a od 1910 roku został rektorem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dla naszego ormiańskiego świata w twórczości Axentowicza najważniejsze jego dzieła to namalowany w 1900 roku Chrzest Armenii oraz dwa szkice olejne z 1912 i 1919 roku Ormianie u króla Jana Kazimierza, poprzedzające wspaniałą kompozycję malarską z 1930 roku zatytułowaną Ormianie w Polsce. Axentowicz zmarł 26 sierpnia 1938 roku i został pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Cześć jego pamięci. Dziękuję Państwu za uwagę.